Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy dalej w Mediolanie i niestety Paweł się rozchorował. Tam, o, sobie śpi. Wczoraj oboje poczuliśmy się gorzej, wzięliśmy lekarstwa na noc. No i ja już się czuję dobrze, a Paweł niestety nie. Więc Paweł zostaje w hotelu, będzie sobie jeszcze trochę spał, później do nas dołączy. A ja zabieram Szymona na miasto. Gotowy? Wyczyszczę swe nozdrza i możemy. Dobrze, super. Dzisiaj będziemy zwiedzać cały dzień, będzie fajnie, ja lubię zwiedzać takie rzeczy i lubię jedzenie we Włoszech, więc będziemy zwiedzać i jeść. Widzowie, dojechaliśmy na miejsce i mieliśmy ogromną sytuację, aż mi się cała ręka trzęsie. Staliśmy w metrze i wyszło nagle dużo ludzi bardzo i byliśmy z Szymonem tak przyciśnięci trochę do drzwi. Jedna pani stała obok mnie i stała tak z kurtką, tak jak Szymon teraz trzyma, i zaczęła mi grzebać w torebce, w sensie czułam, że coś się dzieje z moją torebką i wzięłam tak rękę i przesunęłam tą torebkę trochę za mnie. I jak pani zobaczyła, że wysiadamy, to znowu zaczęła mi grzebać w torebce. Ja tutaj mam naprawdę bardzo dużo rzeczy i ta torebka jest niezamykana, więc te rzeczy rzeczywiście są na wierzchu. I ja mam tutaj portfel. I ta pani chciała ukraść mi portfel. Jestem w szoku, bo pierwsza stała mi się taka sytuacja. Chyba zaraz zadzwonię do Pawła i go obudzę, żeby przyjechał, schowam tą torebkę do bagażnika i kupię sobie jakąś taką malutką, żeby po prostu była tutaj na brzuchu. Bo serio, teraz jestem tak zestresowana, że masakra. Mogę ci przykryć torebkę, nie będzie wiadomo, może to jest ta? No nie, no to nie chodzi o to, że to jest ta torebka, tylko chodzi ogólnie o portfel, nie? Że jego portfel był na wierzchu. Jestem bardziej w szoku, że Ola z Pawłem podróżuje po świecie co chwilę i nie mieli takich sytuacji, nie? Nie mieliśmy nigdy. Ja byłem raz w Londynie, ja myślałem, że chwila, moment, ja nie wiem, nagi wyjdę praktycznie, czy to nie wiem, okradą mnie z wszystkiego, a tutaj takie sytuacje, myślałem, że was to częściej, nie wiem, spotykało czy coś, nie wiem, wchodzisz, to wszystkie kieszenie mają być zapięte, wiesz. Znaczy zawsze, ja tak mam, że zawsze telefon mam, wiesz, blisko się, mam telefon? Mam telefon, jest. Byłeś mnie strasz. Już się przestraszyłam, ja jestem w szoku, dobra, szukamy tej restauracji, gdzie idziemy zjeść i po prostu widzimy się tam na miejscu. Szymon, turysta, robi zdjęcie budynku. No jak? No ten budynek jest piękny. Każdy, kto jest tutaj w Mediolanie, pokazuje zdjęcie tego właśnie budynku, bo on jest przepiękny. Piękny. Ej, i teraz nas spotkał turysta. Się pytał, czy znajdziemy jakiegoś Lidla, czy coś. I my oboje patrzymy od razu na torebkę. Czy coś kradnie, czy nie. Ja tak kamerę od razu bardziej trzymałem, nie? Ale już portfel schowaliśmy, więc nikt mnie nie ukradnie. No nie no, jeszcze mogą ci wyrwać torebkę. Mogą, ale ją trzymam bardzo mocno. No dobra, ale będziesz krzyczała, jak cię będą wyrywali. Tak. Dobra, ja będę rzucał wtedy kamerę w nich. Wiesz co, ten mój portfel jest dużo mniej warty niż ta kamera. Dobra, dobra, idziemy jeść, bo ja już tak jestem głodna. No ja też bym coś zjadł. Tak się zestresowałam, to już, że brzuch mnie cały boli. Idziemy do Panini Durini. To jest też restauracja, w której byliśmy z Pawłem dwa razy na śniadanie, jak byliśmy wtedy w Mediolanie. I była naprawdę dobra, były przepyszne croissanty z Nutellą. Tylko wiesz co mnie przeraża? Co? Że nikogo praktycznie tam nie ma. No bo to jest taka przejściowa. Okej. Okay. Szymon już dostał swoją kanapkę, mamy też croissanty z Nutellą. Dobra, robimy test, bo jestem głodny. Sucha bułka, szynka dobra. No okej, okay, no, za bardzo przypiek bułka. Test smaku kanapki, tosta z buratą i z pomidorami. O, pochodka, bardzo dobre, no. W ogóle, jak byliśmy z Pawłem w Wenecji, to tam nie było nic z Nutellą, totalnie nic. A tutaj w Mediolanie jest wszystko z Nutellą. Croissanty, muffiny, jakieś bajgle, wszystko jest po prostu z Nutellą. Możecie dać znać, czy byliście w innych miastach tutaj i czy było dużo rzeczy związanych właśnie z Nutellą tam. Kocham włoskie jedzenie, mogłabym się tutaj przeprowadzić dla tego jedzenia. My z Pawłem cały czas jemy mozzarelle, pomidory, makarony, pizzę, jakby nasza ulubiona kuchnia. A szkoda, że papa tu nie ma, ale zaraz będziemy go budzić i mamy nadzieję, że do nas dojedzie. Halo, Red? Red? Nagrywa się? Nagrywa się, dobra. Jesteśmy już najedzeni. Śniadanko było pyszne. Moje zdanie takie 8 na 10. Ale croissant był za słodki. Było tyle Nutelli w środku, że ja połowę musiałam wyrzucić. Paweł już wstał, niedługo będzie do nas jechał, tylko musi się ogarnąć, a my w tym czasie idziemy się przejść do zamku. Królewskiego. Królewskiego, tak. Łazienki warszawskie, tak no, zwane. No takie powiedzmy. My w sumie tam z Pawłem nie byliśmy, więc idziemy zobaczyć, jak wygląda zamek. Przyszliśmy właśnie sobie z Szymonem do McDonalda, posiedzieć i poczekać na Pawła. Zrobiliśmy już 8000 kroków od rana. Przyszliśmy ogólnie już do Katedry Duomo i do Galerii Wiktoria Emanuela, czyli do takich dwóch najbardziej popularnych miejsc w właśnie Mediolanie. I po prostu tutaj teraz się przejdziemy, pokażemy Szymonowi co i jak to wszystko wygląda, jak już Paweł do nas dotrze. Hejka, jak się czujesz? Źle. Wstałem, było git, wsiadłem do auta i przyjechałem i jest jeszcze gorzej. Fajny Mediolan. Musimy ci coś opowiedzieć. Przez to, że ty byłeś chory, to my pojechaliśmy metrem i chcieli mnie okraść. Jak?
że była mi babka w torebce. Co ty gadasz? Jedna nas zagadywała i pytała się, czy to jest ta stacja, czy to jest ta stacja. A druga mi grzebała w torebce. A druga mi grzebała w torebce pod kurtką, jakby miała rękę. I czułam takie, wiesz, obciążenie na torebce i mi próbowała ukryć portfel. Co ty gadasz? No. Odwzoruję ci to, dobra? No. Patrz, miałam tak torebkę. No. Tak, nie? I Szymon stał z tej strony. No. I jedna pani nas zagadywała i się pytała, czy to jest ta stacja, że która jest ta stacja. No i Szymon nie, jej odpowiada. Ta stacja była dwie stacje temu. Ja jej mówię, że dwie stacje temu. Ona udawała, że jest ona ciemno. Ona w ogóle nie wie, o co chodzi. A mówiła po włosku. I ja czułam takie obciążenie. I ja tutaj. Tak. I ja trzymałam tak rękę. Może to było niemiłe, ale czułam, że ona mi coś grzebie i wzięłam po prostu, ona miała tak rękę. I wzięłam jej tak rękę po prostu. I tak wzięłam torebkę do tyłu. I stanęłam do drzwi. I ona zobaczyła, że my wysiadamy. Jakby przyszła bliżej do mnie i znowu zaczęła mi grzebać. Ja do niej, czy możesz przestać? Ona ci normalnie grzebała w torebce na twoich oczach? No, w sensie miała kurtkę. Robiła to tak. Tak, tak miała. Tak. I ja do niej, czy może przestać? I drzwi się otworzyły i ja wzięłam po prostu Szymona i wyszliśmy. I Szymon nie wiedział w ogóle, o co chodzi, nie? I Ola teraz jak idzie przez miasto, to tak. Tak. To tak. No, bo się stresuje. Z tego, że jest z nami Paweł, to przyszliśmy sobie jeszcze trochę pozwiedzać. To jest oblane farbą? Ktoś na to wylał farbę? Czy to taki jest celowy zabieg? Bo to od razu wygląda, jakby ten koń się zesikał. No, to co robimy? Może pójdziemy tam, gdzie byliśmy z Pawełem, do takiej Wenecji, gdzie jest ten kanał na środku, tam było ładnie. No tam jedziemy. Dobra, to jest mini Wenecja. Do mini Wenecji. Dojechaliśmy na miejsce, przed nami znajduje się kanał i zaraz będziemy ciekawy w mediolańskiej Wenecji. No, jest. Widzisz Wenecja w Mediolanie? W Warszawie mamy lepsze. No nie, właśnie nie ma takich miejsc. No jak nie jest kanałek żerański? Nie zdążyliście poznać Warszawy. Usiądziesz sobie tutaj w kawiarni albo w jakiejś restauracji, jesz sobie, widzisz kanał, pięknie jest. Ale czysta jest woda, zobacz, i rybki pływają. Zawsze mnie to zastanawia, jakbyśmy ścięli te wszystkie kłódki, to się związki rozwalają, czy nie? Tak? No. No ale czasem niektóre mosty przecież wycinają kłódki, bo są za ciężkie, na przykład mosty. I się związki rozwalają, dlatego jest dużo rozwodów. Aha. Okej. Okay. O, na tym moście mam zdjęcie na moim Instagramie. Bez kitu, to jest dokładnie ten most. Tak. Zapraszam was na mojego Instagrama, tam możecie wbijać i... Odszukajcie to zdjęcie, które było tu zrobione i dajcie serduszko, napiszcie tam komentarz. Tak, napiszcie... 2023. Tak. Ale wymyśliłem, co? Ha? Stwierdziliśmy wspólnie, że jesteśmy głodni, więc idziemy zjeść do restauracji. Znajdziemy tutaj jakąś restaurację obok i po prostu tam sobie zjemy. Wzięłam przystawkę na początku, bo nie jadłam tutaj jeszcze kapryzy sobie. Jestem ciekawa, jak ona tutaj smakuje. Ta mozzarella ładnie wygląda. Kapryza bardzo dobra. To zupełnie inaczej smakuje niż w Polsce. Mega dobra. Przyszła moja lasagna, oczywiście mnóstwo sera. Jak cheesecake? Liczyłam, dostałem sernik. Taki, wiesz, taki... Ale to jest taki sernik na zimno. Ale to jest taki sernik z kremem, to jest krem, patrz. Dobry. Dziwny taki. Nastawiłem się na coś innego. Ja teraz smakuję lasagne. Przepyszna. Czy ponad połowa tego filmu to jest jedzenie? Tak. Ja tutaj robię recenzję, widzą. To jest dobra. Jesteśmy teraz w restauracji Vetusta. Lasagne bardzo dobra. Cheesecake taki 3 na 10. Idziemy teraz na zakupy? Gdzie? Znalazłam taki sklep, to są różne marki. Nazywa się Anto coś tam. To jest taki, powiedzmy taki WitKat, tylko że tutaj. Okej. Okay. I są różne marki. I musisz wydać te swoje oszczędności, muszę nie? Muszę. I jakby jest dużo marek różnych i tam może coś wybiorę. Dobrze. Tak? To fajnie. To zjemy i idziemy. Może się uda wydać moje oszczędności. A nowi widzowie nie wiedzą, co to za oszczędności, bo nie oglądali poprzedniego filmu. Nie subskrybują? W poprzednim filmie, dla tych, co nie wiedzą i nie subskrybowali, teraz subskrybujcie, Ola rozbijała skarbonkę, która miała wszystkie wygrane z odcinków. Nie tylko. W większości, ale nie tylko. I miałam w tej skarbonce 4,5 tysiąca. I pojechaliśmy wczoraj do outletów, żeby wydać te pieniądze. No i ich nie wydałam, bo nic nie było, więc dzisiaj chcę je wydać i pójdziemy do tego sklepu. Może na przykład u Aleksandra McQueena sobie kupię buty. No, także zjemy i idziemy. Aha. Taki inny totalny. Te mi się podobają. Te są ładne, nie? Fajne są. Są drogie. Powiem, jaki stanik. Chłopie. Nie jestem zbyt nowoczesny. Z recyklingu wszystko ogólnie, tak? Patrz to! Co nie pasty! To kosztuje 300 euro, stary. Nie ma butów, nie? Tych, co chciałaś. No, te mi się podobają. Ale właśnie, bo ja ci ją chciałem kupić zamiast tej, tylko chciałem większą. Taką jeszcze większą. Mi się podoba, ale czarna taka. Tam były czarne, możemy zapytać nie pani. Nie były czarne, były białe. Okej. Okay. No i nic nie było. Najwidoczniej tak ma być, że nie mam sobie nic na tym wyjeździe kupić. Smutno mi. Chciałam wydać.
i nie mogę wydać. Nie, ale budżet był zostawiony dla ciebie, ale skoro ty nie potrafisz nic znaleźć dla siebie, to może... No. A to może wykupcie mi. Ale ty, chcieliśmy, był taki pomysł, żeby tobie kupić coś na urodziny, zasponsorować, ale ty nic nie potrafisz znaleźć, więc sorry, no. To miała być niespodzianka, Ola. Dobra, nie wiem. Chodźmy do hotelu. Dzień dobry, witamy się w sumie wszyscy. Następnego dnia. Dzisiaj wstaliśmy, jest przepiękna pogoda, jest chyba 20 stopni, więc jedziemy sobie na wycieczkę w bardzo ładne miejsce. I dzisiaj jest dzień moich urodzin. I teraz pokażę wam, co chłopacy mi przygotowali rano, bo zrobili mi fajną niespodziankę. I ten pan, i ten pan. 100 lat, 100... O nie, 100 lat. Niech żyje, żyje mi. Niech żyje mi. A kto? Olcia! Dziękuję bardzo. To co, ty jest? Mhm. Zrilla. Aha. Mhm. Dziękuję bardzo, Misiu. Chodźka. Sola, niech żyje, żyje nam. Przepraszam, że się rozpłynął, ale taki był. Słuchaj! A pójrzałeś jeszcze, nie? Oczywiście, tak. Dobra. Taka szybka akcja. 18 urodziny, Ola. W końcu pełnoletnia jest. Nie, pan mi tak zapakował, że obsparował wszystko. Nie wygląda zbyt apetycznie. Tylko chodź, pokaż ci moje ciasto i świeczkę. Pokaż. Kreatywnie, nie wymyśliłbym tego, nie? Nie wiem, czy jest dobry, bo jest z innej knajpy. Jest okej. Okej? No, jest spoko. Dziękuję bardzo. Właśnie się wymeldowaliśmy z hotelu i wsiadamy do auta i patrzcie, co pan musiał kupić, żeby dać mi świeczki z tortem. 50 świeczek. No innych nie było, no. No Szymon jakoś znalazł. Ale ja wywaliłem tylko 10, a nie 48. Ale co my z nimi zrobimy? Jeszcze przed naszą wycieczką przyjechaliśmy na śniadanie do Pontini. Jest to takie w sumie chyba bardzo popularne miejsce, bo na TikToku wszędzie latało. Jest tutaj pizza na kawałki, tylko że taka gruba pizza. No ładnie to wygląda, no, ja tak właśnie patrzę, to menu się skupiłem na nim. Jest niby bardzo dobra, więc przetestujemy sobie teraz na śniadanko to. Aha. Trzeba zjeść pizzę na śniadanie, bo trzeba się dzisiaj najeść dużo pizzy, bo to jest ostatni dzień tutaj. To idziemy zamówić i przetestować. To jest tak duże, że z tym się spokojnie najesz. Mega dobra, serio. Ja chciałem wziąć margaritę, ale wziąłem z szynką, bo zobaczyłem, że tą szynkę nakładają po prostu na wierzch, taką zimną. Mhm. Także mogę sobie w każdej chwili ściągnąć. Ale to ciekawe smakuje, to zupełnie inaczej. Nowe doświadczenie dla kubków smakowych. Pyszne, naprawdę pyszne. Dostałem dwie pizze. No dwie. Pani źle zrozumiała, ja sobie przełożyłem kartę i już za późno. Tak się dogadałem po angielsku, mój angielski, nie? Zadbałem o nasze brzuchy. To było z premedytacją wzięte, nie? Boby. No. Takie inne zupełnie. Mhm. Inne niż cokolwiek, co tu jedliśmy. To już wam mówię, gdzie my jedziemy. My jedziemy do Bellagio. Jest to miasto nad jeziorem Como. Jedziemy po prostu pokazać Szymonowi to miasto, bo my tam już byliśmy z Pawłem. W sumie to odwzorowaliśmy nasz wyjazd sprzed 2 lat teraz. Tylko, no że tak. Z Szymonem. No bo w Mediolanie nie ma nic nowego do odwiedzania. Są tak naprawdę miejsca, w których my byliśmy, nie? Także my po prostu byliśmy drugi raz, a Szymonowi pokazaliśmy je. Idziemy teraz wam pokazać piękny widoczek, na którym też się wtedy zatrzymaliśmy. Jeden z najpiękniejszych widoków, jaki widziałam w życiu. Ej, ale szczerze? Ja miałam zrobić przybitkę ładnego kadru, a ty się wpierdzielasz. No to ładny kadr, przystojny kadr. Byłem wtedy mniej doświadczony, jak tu byłem, w odwiedzaniu miejsc różnych. No. I robiło to na mnie większe wrażenie. Nie no, jest ślicznie, nie możesz powiedzieć, jest ślicznie. Ale nie robisz na mnie takiego wow, jak zrobiło wtedy. Lat, będzie ciężko w ogóle mu zaimponować. Nie trzeba będzie go w kosmos wysłać, żebym powiedział wow, nie? Dobra, przybitka zrobiona, jedziemy dalej? Możemy jechać. Nie. Jedziemy, tam jest ładnie, gdzie pojedziemy. Dobra. No szybko go przekonałaś. Wyjechaliśmy już na miejsce, no i z takim właśnie miasteczkiem się kojarzą Włochy. To się nazywa Bellagio bezpośrednio, to miasteczko, w którym my tak. jesteśmy, czy jakoś inaczej? Tak, tak, tak. Okay. To jest takie najbardziej turystyczne miasto nad jeziorem Como, jak sprawdzałam. I tutaj właśnie jest tak włosko, czyli wąskie uliczki, kolorowe budynki. Nie, no tak to fakt, fajnie. To jest pięknie. Patrzcie, jak tu ładnie jest. Pójdziemy na sam koniec, bo tam jest taki widok, gdzie widzisz jezioro, góry i tak dalej. A potem możemy usiąść i gdzieś zjeść. Ten film się powinien nazywać Okradli mnie, a potem zjadłam. Przed też jadłam. I później też jeszcze jadłam. Tu jest tak dobre jedzenie, że nie można nie jeść. Trzeba jeść cały czas. Ale super, że zabrałem was w tak piękne miejsce, co?
Gdyby nie ja, to byście tu nigdy nie byli. Tak jest. Dokładnie, Szymon. Oj, słoneczko, ale fajnie. No, tu jest tak pięknie. Przyszliśmy sobie usiąść i się czegoś napić do restauracji z takim pięknym widoczkiem. No i tak stwierdziliśmy, że fajnie było coś zjeść. I okazuje się, że wszystkie takie lepsze restauracje się zamykają o 14:30, bo tutaj jest coś takie jak siesta. A te słabsze restauracje są otwarte i to jedynie wygląda tak mega średnio. Wszystkie restauracje powyżej 4:0 są zamknięte, a wszystkie restauracje poniżej 4:0 są otwarte. Na przykład jest zarąbista restauracja, ja wam pokażę. Patrzcie jaki taras, proszę bardzo, z pięknym widoczkiem. A opinie tej restauracji to 2,5. No i weź tam i zjeść, nie? Strach ryzykować i zjeść w dziś, gdzie każda opinia jest zła. Szczególnie, że zaraz mamy lot. Więc szukamy najlepszej, która jest otwarta i tam pójdziemy sobie zjeść. Ogólnie przyjechaliśmy tutaj po prostu, żeby się przejść. Posiedzieć i zjeść i jechać już na lotnisko. Tak, lubię tak sobie siedzieć i chillować i patrzeć na ładne widoczki. Ja też, dlatego sobie nie patrzę na ciebie. Ja nie muszę patrzeć tam na jezioro, ja wolę patrzeć tam. Mhm, okej. Okay. Ja wolę patrzeć na jezioro. Przyszliśmy zjeść do restauracji, która nazywa się Antici Sapori. Była mega kolejka, żeby w ogóle tutaj się dostać, więc mam nadzieję, że jedzenie będzie dobre. I to chyba była restauracja z najlepszymi opiniami, tak, która była otwarta. Tak, ja chyba wezmę carbonara. A ja arabiata chyba. Nie mam ochoty na pizzę. Nie chcę sobie psuć smaku pizzy. No właśnie, ja też, bo widziałam po zdjęciach, że tutaj pizza nie jest taka dobra jak w Mediolanie. No właśnie, wiem, tego się obawiam. Nie chcę sobie psuć smaku włoskiej pizzy. Tak, carbonara może być zepsuta, ale nie pizza. No i dogadali. Wygląda bardzo apetycznie. Sprawdźmy. Jest bardzo dobra. No dla mnie najważniejszy jest poziom ugotowania makaronu w takim makaronie, nie? Bo tutaj wiesz, nie masz za dużo czynników, które mogą ci popsuć smak. Jest dobre. Bardzo dobre. Dajemy okejkę? Dajemy okejkę. Tą restaurację również możemy polecić, jak będziecie w Belacie. Wszystko co piękne, szybko się kończy. My no właśnie... Nie uważam tak. Ty się nie kończysz. Ja wierdzę. No więc wracamy teraz do auta, jedziemy już na lotnisko, bo jeszcze to auto musimy oddać, jest 10 lotów wokół jakby naszego lotu, więc będzie pewnie dużo ludzi na lotnisku, więc jedziemy na lotnisko i wracamy do domku. Ostatni look, pokaż dla widza. Jak się podobał wyjazd? Powtórka z rozrywki trochę, nie? Powtórzyliśmy w sumie to, co robiliśmy 2 lata temu. Fajnie było tak się świeżyć, ale wciąż uważam, że Mediolan jest jednym z tych miast, do którego bez celu powinno się jechać raz, żeby zobaczyć wszystko. Więcej nie ma sensu, tak jak Wenecja, czy tak jak kilka innych miejsc, w których byliśmy przynajmniej. Dzień dobry. Jak dobry. Panu się podobał wyjazd? Nie, spoko. Na pewno tu wrócę, ale nie do Mediolanu. Tylko bez nas. Miasto na raz. No. No my z momentu mamy takie zdanie, że już więcej do Mediolanu nie wrócimy, ale do dwóch chętnie się jeszcze przejedziemy. Wsiadamy do auta i lecimy na lotnisko. Wyleciliśmy na miejsce i okazało się, że pada śnieg. Ale ja się na przykład cieszę, jesteśmy już w naszym wspaniałym kraju pięknym. Do piesku. Ale ja nic nie mówię, bo jest za zimno. Idziemy przez terminal, idziemy do auta i jedziemy do domku. Jest godzina 1:40 i dopiero w sumie wróciliśmy tak na spokojnie do domu, bo mieliśmy małą przygodę ze skiperkiem. Mieliśmy wam nagrać po locie w sumie, jak wchodzimy do domu i zobaczyć ich reakcję, ale w międzyczasie, jak wylądowaliśmy, okazało się, że skiper zjadł banknoty i że trzeba z nim jechać pilnie do weterynarza. Tam na tej szafce, którą widzicie, zostawiłem 3000 zł dla Oli taty, bo Oli tata wykańcza mi aktualnie mieszkanie. No i skiper się dobrał do tych 3000 zł. Znaczy, no tak, Paweł je zostawił, ale zapomniał powiedzieć mojemu tacie, że tam są te pieniądze, a mój tata ich nie ruszał, no bo nie wiedział, że to są dla niego. Więc one tak sobie leżały przez 3 dni prawie i skiper się do nich dobrał. No i zjadł około 600 zł. Wziął i zjadł. Dzwoniliśmy najpierw do kilku weterynarzy, żeby się dowiedzieć, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji. No i okazało się, że powinniśmy pojechać do tego weterynarza, więc do weterynarza pojechaliśmy. Zrobiliśmy mu USG brzucha. Okazało się, że te banknoty dalej są w żołądku, więc wywołaliśmy wymioty i na szczęście skiper większość tych pieniędzy zwymiotował. Opis wywiadu. Zjadł banknoty, około 800 zł. Znaczy, to brzmi śmiesznie, ale no to jest naprawdę poważne, bo te banknoty mogły się zlepić w taką kulę i zablokować mu całe jelito.
jelita. I trzeba było go rozcinać. Tak, więc całe szczęście, że udało nam się dojechać do weterynarza i że no, te banknoty dalej były w tym żołądku, nie? Najedliśmy się masę stresu. To jest już drugi raz, kiedy z kiperem mamy taką sytuację. Raz zjadł czekoladę i musieliśmy też z nim jechać. Wywoływać wymioty u weterynarza i wtedy też się udało. Teraz też się na szczęście udało. Mamy nadzieję, że to był ostatni raz. Skipper już się czuje dobrze, chodzi sobie po domu i sobie zwiedza i mamy nadzieję, że tak zostanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przez najbliższe kolejne dni. Więc takie zakończenie urodzin. Siedzieliśmy 2 godziny czy 3 godziny u weterynarza? Tak. Super. To było na tyle, widzowie. Mam nadzieję, że taki luźny film wam się podobał. Luźny, w którym było mnóstwo emocji. Najpierw mnie próbowali okraść, potem jedliśmy i zwiedzaliśmy i było super, a teraz znowu coś ze Skipperem. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już spokojniejszym. Pa, pa, pa. Pa.